Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby. Słuchajcie, ludziska, zaczynamy trzeci świat w Spyro 3. Oczywiście w Spyro Reignited Trilogy. I będziemy sobie dzisiaj robić tak. Tą planszę, którą teraz robimy, czyli trzeci główny świat od samego zera, od samego początku, pójdziemy sobie zaraz do pana Bentleya, żeby odblokować jego historię, jego samego ogółem odblokować też. A później pójdziemy sobie do drugiego świata z powrotem, żeby ten świat z pandą do końca zrobić. Czy tutaj nie ma czegoś ukrytego? Nie. Tam będzie jajuszko. Od razu sobie wejdźmy na górę. W rakowy sposób, czyli lewo, prawo i dopiero na samą górę. Pyk, pyk, ja sobie tutaj... O! Jedną rzecz tylko poprawię, dobra. Już gotowe. I mamy tutaj tabliczkę ze Sparksem, czyli też będziemy musieli wrócić. Tak czy siak, a my zanurkujmy. Frozen Altans to śnieżne świątynie. Jak to pięknie brzmi. Fajnie wygląda ten trzeci świat. Kurczę, masakrycznie dobrze. Odblokujmy już sobie może Bentleya, skoro już tu jesteśmy tak właściwie. Tylko pozbierajmy obok niego. Bo czemu nie? O Boże. Czarownica ma jeszcze prawdziwego asa w rękawie. Aż 2 tuziny nosorogów były potrzebne, by pojmać tę wielką kulę futra, więc nie spodziewaj się żadnych promocji. 1000 klejnotów, skąd ty bierzesz te wszystkie klejnoty, Spyro? Niska cena. Nie wierzę, że znajdujesz je tak po prostu na ziemi. Powiesz? Nieważne, grunt, że są już moje. Okej, placówka Bentleya. Pierwszy orzeźwiający powiew wolności. Z pokorą zranionego wróbla kłaniam się swemu szlachetnemu wybawcy. To nic wielkiego, stary. Tak! W końcu to przecież ja cię wypuściłem. Boż ty bezczelny, chciwy, obłudny, złodziejski niedźwiedziu! Chwileczkę! Au. Może jeszcze raz? Co najmniej. To musiał bardzo. W najbliższej przyszłości uczynisz mi ten zaszczyt i odwiedzisz mnie jeszcze raz? Tak, jasne. I to tyle. Elo. I on sobie poszedł. Dobrze, ale my zaraz. W ogóle ten dźwięk taki portalu, no nie? Tak jak tutaj będzie. Takie szuranie, no nie? To podczas cutscenki było odgrywane, czyli odpala się filmik, a sama gra się jakby nie zatrzymuje. O dziwo, tak zauważyłem. Dobrze, jak zwykle 5 jajuszek w tym przepięknym świecie będzie do znalezienia. O Jezu, tego świata nie lubiłem. Jak to się nazywa? Zaklęta grań. Grań, o kurczę. Będzie fabryka fajerwerków. Masakra. Gdzie tutaj to wszystko jest poukrywane? Pytanie. O, pan wieloryb, dobra. Ja chcę do pana wieloryba. Halo. Mogę się przedostać? Oczywiście, że się zbugowaliśmy. Stary, dobra, ja chcę w górę. Okej, zrozumiałem. Już mogę? No, czemu mnie to tak popycha w niego? No, otwieraj paszczę. Naprawdę aż takie trudności są, żebym ja mógł... Nic nie mówię. On ma muszle w gębie. XD. Ten sobie chodzi po języku, w ogóle przeżył i się teleportował. Nam, bardzo fajnie. Wypluj mnie. Dziękuję, stary. Dobrze, bo powinienem wrócić właśnie do zbierania. No halo, Sparks! Czemu mi Sparks nie zbiera czasem? To mnie boli. Zaginiona flota, o Jezu. Tego poziomu jeszcze bardziej nienawidzę. To chyba mój najbardziej znienawidzony poziom w grze. Dlaczego? Ponieważ szukanie diamentów, ale dobra, jest Sparks, który będzie mi wskazywał. Fabryka fajerwerków. No jest, jest to. Dobra, roi się trochę od bugów w tej grze, w tej trzeciej części. Okej, i to będzie materiał filmowy potwierdzający, że jednak jest trochę błędów. Rozwaliłem to i nie zniknęło. Fajnie. I ta kamera czasem też się tak psuje. Kurczę.
Trochę to psuje odbiór gry, jakby nie patrzeć. Dobra, jajko. Luzak! Już myślałem, że lizak. Ej, ile już mamy? 75, równa połowa. Uhu! No i proszę, i o to chodziło. Ja mam nadzieję, że faktycznie będę miał wszystkie te diaksy, bo jak nie, to trochę słabiutko. Okej, czy tutaj... Wydaje mi się, że już tutaj większość diamentów jest. Ile mam? 245. No w jakich jeszcze głupich miejscach może być? Tu na statku chyba nigdy nie było praktycznie. Widzę tam piątaka. Nie, to już na górze chyba tylko. A, tu wazony. Zbany kupię. Nie jedz mnie. Pyk. I pyk. A i tu na dole. Dobra. Jezu, czy on będzie tak pływał i mi przeszkadzał? Najwyraźniej. No, halo. No ja nie chciałem do twojej paszczy. Już. Już. Ogar. Wyżygałeś mnie raz. Po co ja mam jeszcze raz wchodzić do twojej gęby? Ja tego nie czaję czasem. Dobra, czy stąd? No, ten wazon. Dobra, i teraz chyba... Nie! Nie! Nie, 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 nie. Finito. Z tym skończyłem już. Jesus. No trochę jest zbugowana ta gra. Czasem. W niektórych momentach po prostu się wydaje jakby tak na szybko, bo wiadomo. Tak, mogę mieć tarczę. Wiem. Przydało się. Stiu! Cześć, Stiu. Jaki wyluzowany. No dobrze, 76. Żyćko biorę, bo czemu nie? O, Spark zjadł, chociaż tyle. Pum! Dawaj hajsy. Ile brakuje? Już malutko. To zaraz będziemy mogli pójść do Bentleya i ogarnąć właśnie jeszcze tamtą minigrę. Kolejne jajco. Ted. Tym razem. Cześć, Ted. I jeszcze tam jedno jajko będzie sobie leżało. Jak pamiętam właśnie... Nie, to nie stąd. Skąd ja miałem skoczyć tak fajnie? A, nie stąd. Dobra, już wiem. Już wiem. No. Stąd. Stąd zaraz. Zeskoczę. I plum. I mam nadzieję, że tu już jest wszystko. Nie, tu nie ma wszystkich diamentów. Jezu, Hania. Ach, będziemy jeszcze szukać. Jak idioci. Ile brakuje? 30. No co tak dużo? Aż tak dużo brakuje? Nie no, gdzie? To pokazuje jakby to... To tutaj wszystko było. Nie no. Wait, what? Sparks? Gdzie ty mi pokazujesz to? W tym budynku? Bo czegoś ja nie kaput. Wiem chyba. Tu mnie jeszcze nie było. Wszystko się zgadza, dycha. I dycha. No i gdzie ostatnie? Gdzieś na dole. Tutaj? Tu pewnie dycha. Pum. Dokładnie. O Jezu. Ja właśnie nie pomyślałem, żeby pójść jeszcze tam do tego Speedwaya na chwilę, ale jest ogarnięte. Dobrze, wychodzimy już stąd. W końcu idziemy do pana Bentleya, do jego placówki. Zobacz, jak mi się nim gra. Bo na pewno będzie się przyjemnie, tak jak w oryginale i taką też trzymam nadzieję. Jednakże będzie ta zimowa plansza. Box z Bentleyem. I mam nadzieję, że tutaj on lepiej działa, ten box. Chętnie pomogę ci w misji, Spyro, ale najpierw muszę sprawdzić, co z moim młodszym bratem. Obawiam się, że podczas mojej nieobecności wpadł w tarapaty. Ojoj. I ten Bala coś tam jakoś się nazywa. O kurczę, taka kamera z boku. No dobra, gra się przyjemnie, jak zwykle. Hej, brachu! Bartolomeo. Gdybyś mógł rozwalić ten głaz. Wystarczy solidnie przewalić. Ten Bartolomeo, jaki on zawalisty zawsze. No dobra, będzie się grało fajnie.
O kurde, taka kamera śmieszna z boku. Ale nic nie poradzę. Znaczy nie przeszkadza mi, właśnie tak ma być, to mi się podoba. Kurde, jakie zniszczenie ja tu robię. Jaki ja masywny i w ogóle dobry. 600 diaksów muszę uzbierać, już mam 74. No, XD. Takie wielkie. Ten se z komórki korzysta tutaj, co? Co za typ. O, ale hajsu, o kurcze. No to ładnie się wypłaca. Jeśli zakręcisz maczugą i odbijesz nią śnieżkę... Tak, muszę zrobić coś takiego, patrzcie. Bum, i to się rozwali. Bo dźwięki i tak dalej, i nie wiem. Czy w ogóle to mogę sobie o tak rozwalić? Kurczę, kiedyś się chyba dało. Ale to kiedyś. Jajo! Brian! Pyk. Kolejny grubas. Okidoki. Tutaj będziemy mieć te szwoczki, musimy odbić. Dobra, następną odbiję. I dziękuję. Zanim już tutaj nic nie ma, to temy jak zwykle. Nie no, to postacią się akurat bardzo przyjemnie gra. To akurat muszę przyznać. Zdążę? Zdążę, ha! Dobra, hajs jest. Tu jeszcze jeden dzban będzie. A ty się nie przesuwasz? Przesuwasz się. I dawaj hajs. Tylko piątkę dostaję za takie coś. Patrzcie, ile już mam. 205. Za taką prostą robotę. Pyk, 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 pyk. Ale tu jest jeszcze jedno przejście. O, ja oberwałem, przecież ja cię biłem. Jakie zniszczenie tu przynoszę totalne. Kurczę, takie coś. No nie, no i to wszystko na dół spadło. A 310, ponad połowa. Nie, no szybka jest plansza Bentleya akurat. To muszę przyznać. W ogóle dziwią mnie intencje Sparksa, że on nie idzie za Spyro, tak jak Pikachu za Ashem Ketchumem, tylko za Bentleyem, od tak znikąd. Dobra, dawaj kolejny gong. Kolejny gong! Tak. No. Co to zrobi? Kula znikąd. Ma to sens. Okej, jest skill point za to, że wyrzucę to w odkłon. To akurat znałem z przeszłości, bo to jest jakieś takie bardzo łatwe. No co, po prostu to leci na dół. Karol! Karol, cześć! Jakiś taki, co się uczy. 80! Za niedługo stuwa! Ładnie. Ale, 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 ale. Ale zniszczenie, podoba mi się, kurczę. Bentley to super postać. Dopóki nie chodzi o tą minigrę z boksem. Pyk. To jest takie proste, a przyjemne. Ops. I tutaj wrócimy też na chwilkę. O, co za foka? A co tu foka robiła? Wytyfy. I możemy sobie wrócić na spokojnie. Mam zielonego Sparksa już, o nie. Hajsu już, o, prawie 600. Jeszcze brakuje niecałe 150. I tutaj jedna małutka łamigłówka, tak. Maligłówka. Ale najpierw jeszcze pozbierajmy wszystko. Pyk, dycha. I to oczywiście skrzynka, prawie same dychy. No i pięknie. I o to mi chodzi. A reszta mi się wydaje, że na samej górze. Dobra. A czemu ja nie zjem? No. No to nie jest aż taka łamigłówka. No to wystarczy popychać, widać ślady i tak dalej i to jest absolutnie tyle. I on przeskoczy, później my. A nie, już mam złotego Sparksa, ojeju. O, dźwięk się zbugował, super. Pyk. Pyk. I ciekawe, czy to wszystko będzie. Jeszcze tutaj totem. Pyk, 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 pyk. Jeszcze tam jest totem. Pyk, 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 pyk.
totemowa destrukcja, wszystko, cała plansza. Easy. Dzięki, stary. Masz, dorzuć to do swojej kolekcji kamieni. Kamieni? Eryka mam dorzucić? No chyba nie. Dziękujemy panu. Ty idź się chowaj, a my wracamy do domciu. Bardzo szybki, przyjemny level, kurczę. To nie jest nic złego. Tak uważam. W planszach z panem Bentleyem. Wiem, co za to zrobimy w przyszłym odcinku. Pójdziemy do tej zaginionej floty, ten poziom. Lost Float, chyba to tak się nazywa po angielsku. Ponieważ od razu spoiler, Hunter, łowca, zostanie porwany. I dopiero jak przejdziemy trzeci świat, to Hunter wróci. Więc ja taką planszę chcę mieć absolutnie z głowy. A Hunter nam będzie potrzebny akurat z deskorolką w tej zaginionej flocie, w tym poziomie. Ale dobra, zróbmy sobie coś, co bardzo chcę jak najszybciej. Czyli podróżuj, idziemy sobie tu. Do Bamboo Terrains. Czyli nie idziemy do helikoptera, nie lecimy do drugiego świata i nie lecimy cały poziom, żeby wejść do portalu. Od razu się teleportujemy i to jest bardzo, bardzo super. Jak dla mnie oczywiście. Ciąg dalsze przygody. I zrobimy już sobie drugi świat na pełną setkę przede wszystkim. To jest dla mnie dobre. No i później będziemy dwa odcinki robić, mam nadzieję, że dwa, jak nie to trzy, ze zwykłych plansz. Kurczę, ta zaginiona flota to będzie tragedia. No okej, znowu się zrespili tutaj. Nas to nie interesuje za bardzo. Ja mam was gdzieś. Pyk, pyk, pyk. Bo ja sobie idę do pana Bentleya, który już tu się odblokował. Ach, wspaniały dzień na krótki spacer. Właśnie się wybierałem na szczyt mojego ulubionego wzgórza. Mhm. No, teraz sobie połazisz. Oj, idzie destrukcja. Cześć, Barto. Hej, wydawało mi się, że widziałem nosorogi biegnące z jajem na wzgórze. Wydawało ci się? To niech ci się wydaje. Ale tak, mi się wydaje, że już tutaj będą wszystkie te diamenciory. Bezproblemowo pokonamy ich. Czy on zrzucił? O, czy on na mnie z kulę zrzucił? Co za dzban głupi. Ile tutaj mamy? 340, no to na pewno tu wszystko będzie. Ej, faktycznie, on tutaj miał chyba kulę. Albo coś innego. No. Jak ja obrywam tak łatwo? Dobra, udało się. Na spokojnie do tego podlazłem. Tam jest zajączek, czy tam coś innego, ale nie chce mi się do tego biec. Teraz będzie coś cięższego niestety. Pyk. I co, już skończyło się, nie ma? Byłem pierwszy, a. No i byleby tak dalej, bo Sparks mi się jednak przyda, tak czy siak. Dobra, daj mi to. Pierwszy. O, i tutaj sobie odzyskamy życie, a to już luz. Sparks sobie zjedz, po czym bierz, dobra. Wziąłem sobie. Pójdę sobie jeszcze dołem kawałek. Okej, okay, super. Może nie o to mi chodziło jednak. O. Dobra, pierwszy. Okej, okay, udało się. Fiu. Piąteczka. Ile już mam? 423. Czy ja gdzieś jeszcze pominąłem, skoro... 423. Nie, to jest dobrze. To jest dobra ilość, mi się wydaje. Kurde! On mnie zepchnął, dzban. Zepchnął mnie na sam dół. No chyba sobie ktoś jaja robi właśnie. Dzban mnie zepchnął na dół. Nie znoszę. Nie znoszę. Przecież to jest kurde jakaś tragedia, no nie, od zera. Dobra, omijam was. Omijam was. Od zera to wszystko robić, no nie licząc tego, że diamenty są tam na górze, całe szczęście. Kurde, i tak iść teraz do przodu. Dobra. Ja już mogę ciebie ominąć, bo ja ciebie mam gdzieś. Zrzucaj to jak chcesz. Fuck you. Dobra, pójdę sobie tędy. A, ja nie mogę, ja muszę tędy. Aha.
Okej, to w takim razie spoko. A nawet mnie spróbuj zepchnąć. Bydlak, kurde. Już myślałem, że znowu upadnę tak. Ale dobra, brakuje 59. Czy tutaj wszystko będzie? Na tej planszy. A błagam, niech tylko ja tu spadnę. Czy coś. Okej, żyćko. Niech sobie Spark zbierze. Pyk. Pyk. Co, jeszcze jakieś kule? Pyk. Skąd ty tu bierzesz? Dobra, z głowy już go mam. Jajuszko będzie. Mhm. I to już chyba będzie wszystko, błagam. A, jeszcze tu. Jeszcze tu piątek. O Jezu, już się cykałem. Już się cykałem. Wszystko. Haha. Cały świat drugi zaliczony. O, teraz dopiero. Brubek. To. No i dziękujemy panu. 6 na 6. Uhu. No dobra. To tak naprawdę już mogę sobie lecieć z powrotem do Wieczornego Jeziora. Drugi świat, pierwszy świat, wszystko z głowy. Podróżuj. I lecimy ludziska. Będziemy w kolejnym odcinku robić, mam nadzieję, 2 poziomy. Nie obiecuję, zobaczymy. Ewentualnie postaram się, żeby to był długi odcinek kolejny i jeszcze kolejny. Ale w międzyczasie dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie łapeczki, suby, komentarze, dzwoneczki. Trzymajcie się. Hej, hej, no halo, jeszcze niech się mi ciąg dalsze przygody pojawi, niech się skończy, czemu ja się tak wcześnie żegnam. O, cześć.